Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku serii Wasze pytania, moje odpowiedzi. Ta seria daje Wam możliwość uzyskiwania odpowiedzi na Wasze pytania, które kierujecie do mnie drogą SMS. Czy to poprzez portal Magicznych Wrót, czy też stronę Tip and the Nation. Pamiętajcie o tym, aby móc korzystać z moich usług, trzeba być osobą pełnoletnią. Nie stawiam kart kobietom w ciąży, na kobiety w ciąży, na osoby trzecie, na zdradę, nie pozwalam na drążenie już w uprzednio uzyskanej prognozie, nie polecam powielania tych samych pytań, nie odpowiadam na pytania dotyczących poprzednich wcieleń, ale również nie odpowiadam na pytania, które generują sprawdzanie innej osoby wróżącej. To gdzieś tam nie w tą stronę chciałabym podążać. W przypadku tutaj medycznym, zdrowia, mogę sprawdzić, na co warto zwrócić uwagę, ale nie pytajcie o to, jaki lek będzie dla Was skuteczniejszy, ze względu na to, że myślę, że tutaj powinny i też gdzieś tam działać osoby stricte gdzieś tam z tą historią powiązane. Więcej informacji na temat BHP Tarota i też zasad na dole w pierwszym przypiętym komentarzu. Pytania, które nie będą zgodne z zasadami BHP Tarota, będą przeze mnie po prostu najzwyczajniej w świecie pomijane. I teraz tak, jak korzystać z usług? Gdybyście chcieli korzystać z Magicznych Wrót, na dole jest link do mojego profilu, tam też macie koszt za jednego SMS-a. Jeden SMS równa się jedno konkretnie zadane pytanie. I teraz tak, wysyłacie SMS-ka pod numer 7636, wreszcie SMS-a wpisujecie INT.254, następnie skrót IT, Wasze imię, Wasza data urodzenia i treść pytania. Jeśli o kogoś pytacie, proszę o imię tej osoby. Jeśli pytacie ogólnie o miłość, sprawy zawodowe, poproszę o status aktualny, emocjonalny czy też zawodowy. Gdy wyślecie SMS-ka, on jest poprawnie technicznie wysłany, to powinniście z systemu dostać zwrotkę, że pytanie zostało przekazane doradcy. Gdy jest ono zgodne z zasadami BHP, ja realizuję odpowiedź. Gdy taką zrealizuję, wysyłam Wam SMS-a zwrotnego, w którym filmiku się ta odpowiedź pojawiła. Natomiast jeżeli chodzi o tipa, na dole jest link. Na tipie nie ma możliwości Wam odpisywania, zatem wszystkie pytania są realizowane z automatu na YouTube. Nie musicie zaznaczać, iż na YouTube jedynym momentem na tipie zaznaczania jest live, który staram się realizować w piątki. I teraz tak, na tipie podajcie swoje imię, swoją datę urodzenia, treść pytania. Jeśli natomiast pytacie o kogoś imię tej osoby, jeśli posiadacie datę urodzenia, super, jeśli nie, to sobie poradzę. I punkty zaczepienia, jeżeli chodzi o kwestię statusu emocjonalnego czy też zawodowego, gdy pytacie o ogólną prognozę na miłość czy też pracę. I tutaj niestety trzeba sobie poszukać odpowiedzi na swoje pytanie, bo nie mam jak Was poinformować. Zatem tyle, myślę, tytułem wstępu. Tarocistka Agiatis, mam na imię Magdalena, tarot, rytuały, karty anielskie. No dobrze, moi drodzy, będziemy zaczynać i idę od tipka. Tutaj, gdy znajdziecie strzałką, tak jest przy laptopie, nie wiem jak jest przy telefonie, a na filmik, to będziecie mieć na podzielone jakby na kilka części wstęp, tip i magiczne wrota. Zatem te osoby, skąd, gdzie tam generowały pytania, a macie ułatwione, mam wrażenie, też sposób poszukiwań, a tutaj odpowiedzi na Wasze pytania. No to tutaj mam podgląd na karty. I pierwsze pytanie jest od Filipa, który prosi o to, abym zerknęła, czy znajdzie drugą połówkę. No dobra, jest włączona, jest. Czy znajdziesz swoją drugą połówkę? I jest drugie też od Ciebie pytanie, kiedy? No to zobaczymy, czy znajdziesz swoją drugą połówkę i kiedy. Jak jest pytanie? Pokażcie karty, czy znajdziesz swoją drugą połówkę, czy znajdziesz... Karty pokazują tutaj w przełożeniu już pewne informacje, czy znajdziesz swoją drugą połówkę. Karty pokazują tutaj, jeżeli nie będziesz próbował realizować tej drogi na tak zwanym skrócie, bądź będziesz szczery sam ze sobą w odniesieniu właśnie tej drugiej połówki, to jak najbardziej to się zrealizuje, tak? I teraz jest pytanie, kiedy Ci się to zrealizuje? Kiedy Ci się to zrealizuje? Kiedy? Kiedy Ci się to zrealizuje? Pokażcie, kiedy. Kiedy znajdziesz swoją miłość? Mhm.
mi się historia, która realizuje się z miłością dla Twojej osoby. Pokazuje mi się to na trzecią wiosnę od dnia dzisiejszego. To będzie miłość, która w ogóle spowoduje, że stracisz grunt pod nogami na zasadzie takiej, że jeszcze czegoś takiego nie przeżyłem. Ta osoba będzie od Ciebie starsza, mój drogi. Według kart do tego czasu będą pojawiały się inne możliwe relacje, ale one będą lekcją, doświadczeniem, być może drogą prowadzącą do tej właściwej osoby. Zatem tak, na trzecią wiosnę od dnia dzisiejszego pokazuje mi się miłość przy Tobie, osoba od Ciebie starsza. Pozdrawiam Cię serdecznie. I pytanie jest od Kasi. Czy w najbliższym czasie, 3 miesięcy, znajdziesz tam mężczyznę do związku spełniający Twoje kryteria? Dobrze. Kasia, czy do 3 miesięcy w tym miejscu, o którym piszesz, znajdziesz mężczyznę do związku spełniający Twoje kryteria? Czy do 3 miesięcy... do 3 miesięcy. Nie, w tym schemacie działań nie widzę tego realizacji do trzech miesięcy i mam wrażenie, że to zapisanie się w to miejsce jest też jakby ważnym czynnikiem gdzieś tam, który ma się przy Tobie pojawiać, bo tutaj coś zyskasz, a na zasadzie wiem, czego już na pewno nie chcę i na co sobie nie pozwolę, ale ja mam pokazane, że Ty jakby poznasz osobę do związku, ale mam wrażenie, że nie jest to portal, o którym tutaj piszesz. W każdym razie to nie oznacza, że masz od razu jakby rezygnować, bo ta droga jest Ci potrzebna do tego, aby wiedzieć, na co się nie chcesz zgodzić. Być może jest potrzebny jakiś kontakt, jakieś słowo do przeczytania, do zobaczenia czegoś, ale tak, do 3 miesięcy nie widzę w tym miejscu realizacji tego celu, czyli znalezienie mężczyzny, który spełniałby Twoje oczekiwania. Zatem tak to wygląda. Pozdrawiam Cię. Pytanie jest od Marleny. Poproszę o radę, ostrzeżenia na mój... Dobra, na ten urlop. Dobrze. Rady, ostrzeżenia na Twój urlop w tym czasie, w tym miejscu. Pokażcie karty. Rady i ostrzeżenia. Rady i ostrzeżenia. Pokażcie karty. Rady i ostrzeżenia. Pokażcie karty rady i ostrzeżenia. Rady i ostrzeżenia. Może pojawić się jakiś konflikt z jakąś kobietą z otoczenia, bo mi się pokazuje tak jakieś nieporozumienie tutaj w aspekcie właśnie tegoż urlopu. Wzmacnij układ odpornościowy, bo mi się tutaj przeziębienie pokazuje jako możliwe, czy też w jakiś tam sposób słabsze samopoczucie. Jeżeli masz tendencję do angin, to gdzieś tam warto by było się temu też przeciwdziałać, ale generalnie pokazuje mi się o jakby ten urlop w pozytywie. Na co zwracać uwagę? Na kontakty z jakąś kobietą, która może powodować dyskomfort emocjonalny. To, co pomoże, warto gdzieś tam nie zasiedlić się tylko w jednym miejscu, tylko gdzieś tam, nazwijmy to, być w tak zwanym ruchu. Taka zdalność mi się też pokazuje i poszerzać również kontakty podczas tego urlopu. Zatem tak, no, o zdrowie tutaj karty proszę, żeby zadbać przede wszystkim. Pozdrawiam Cię. Witaj, co będzie dla mnie korzystniejsze? Rozpoczęcie studiów w czy kurs? Dobrze. Dobra. Co będzie dla Ciebie korzystniejsze? Ok, co będzie dla Ciebie korzystniejsze? Studia, jak mi się tu pokazują, czy kurs? Powiem Ci tak, jeżeli chodzi o kwestię tych studiów, ja nie mam pokazanych, przyda mi się w przyszłości, bo mam pokazane tak, jakbyś czuła, że straciłaś czas,
I możesz nawet chcieć wcześniej to skończyć, bo też tak uznasz, bo stwierdzisz, że to nie jest dla Ciebie. Ale jeżeli chodzi o kwestię kursu, ja mam wrażenie, że ten kurs będzie się realizował, ale nie teraz. Karty pokazują tutaj, że będzie jeszcze coś, jakieś zmiany odnośnie tego kursu i wtedy on będzie korzystny. Zatem jakby kurs, ale nie w tej formie, bądź nie z tym pakietem wiedzy, który na dzień dzisiejszy posiadasz. Będą jakieś zmiany i po tych zmianach ten kurs będzie dla Ciebie też korzystny. Tak jakby, nie wiem, teraz, w tym momencie, gdybyś chciała rozpocząć, czy też w momencie, w którym planowałaś, może się okazać, że kadra szkoląca nie do końca jest pod Ciebie, a sam kurs jako taki tak. Pozdrawiam Cię. Kolejne pytanko. Nie czytaj na głos. Dobrze. Czy możesz coś zrobić? Chodzi o relacje. Kiedy mogą się tutaj... Wiesz co, powiem Ci tak, te relacje poprawiają mi się już na jesień, bądź dopiero na jesień tego roku, czyli ta jesień, która się tutaj realizuje. Karty pokazują tutaj, że jakby okoliczności będą sprzyjające do tej jakby realizacji poprawy między Wami relacji. Zatem nie mam pokazanych tutaj historii, które miałyby mówić, że Ty masz jeszcze coś jakby ponad swoje możliwości realizować. Skorzystaj z okazji, która się nadarzy. Taka jest podpowiedź, aby te Wasze relacje były znacznie, znacznie lepsze. Również karty proszą, że później, gdy te relacje już będą się układały korzystniej, nie pozwolić, żeby osoby z zewnątrz psuły między Wami to, co właśnie wypracowaliście. Ściskam Cię. Pytanie jest od Małgosi. Horoskop na miesiąc sierpień 2020. Sprawy miłosne, uczuciowe. Sierpień 2020 dla Małgosi, sierpień 2020, Małgorzata, sierpień 2020 dla Małgorzaty, sierpień, jak będzie wyglądać w sprawach miłosnych, uczuciowych. Pierwszy tydzień sierpnia, drugi, trzeci i czwarty. Jeżeli chodzi o kwestie pierwszych dwóch tygodni sierpnia, możesz poczuć się samotna, nierozumiana, niedostrzegana, ale również warto, żebyś była konsekwentna w postanowieniach, jeżeli chodzi o uczucia, bo gdzieś tam może zabraknąć konsekwencji bądź odwagi do czegoś, bo karta dziewiątki była w a mogłam powiedzieć, a mogłam napisać, a mogłam, a później gdzieś tam to zostaje takie na zasadzie teraz mi przyjdzie znowu czekać. Jeżeli chodzi o drugą połowę sierpnia, karty pokazują tutaj, że będziesz pracowała nad jakąś relacją, będą określenia nad jakimś kontaktem, być może uzgodnienia, w którą stronę na przykład jakaś znajomość ma się realizować. W każdym razie będziesz wiedziała, na czym stoisz w kontakcie z jakąś osobą. Tak mi się to tu pojawiło. Ściskam Cię. I teraz tak, mam pytanie od Madzi i pytanka w mailu godzina 10:22, dobra. Mam. Ok. Czy jest coś, co możesz zrobić, żeby wiedział, że jest dla Ciebie ważne? Czy jest coś, co możesz zrobić? Czy jest coś, co możesz zrobić, aby wyszedł do Ciebie z inicjatywą pod kątem związku? Co? I czy jest, co możesz zrobić? Czy jest coś, wyjść z jakąś szansą w tejże kwestii, poprawić jakby też poziom komunikacji tutaj, bo karty pokazują, że komunikacja jakby nie do końca jest właściwa tutaj, ale karty też pokazują tutaj, że w całej tej sytuacji, co możesz zrobić? Zerwać z jakimś obrazem osoby, która go zraniła, bo karty pokazują, co pomoże i tu trzeba oddalić jakiś obraz bądź przeświadczenie na temat osoby, która spowodowała u niego dyskomfort. Czasem jest tak, że nie wiem, coś przypomina, coś w jakiś sposób rzutuje, bo będzie tak jak wcześniej na przykład, tak? Zatem
to warto by było zrobić, czyli pokazywać, uświadamiać, że no, to jest tak jak kobieta jest po wielu przejściach, mówi, że każdy facet to. To jest tak samo jak może jego osoba uznać, że kobiety o, na przykład nie wiem, takim kolorze oczu, takich włosach, taki znak zodiaku, w takich cechach charakterologicznych może przynosić mu kłopoty. I warto by było go uświadamiać, że nie wszyscy do jednego wora należy tutaj, nie wszystkich do jednego wora należy wsadzać. Zatem to możesz zrobić. Czy zaproponuję Ci pracę w swojej firmie na stanowisku? Czy zaproponuję Ci pracę? Czy jego osoba Ci zaproponuje pracę w firmie na stanowisku? Wiesz co, karty pokazują tutaj, że ta praca się pokazuje jako możliwa, ale karty pokazują, że może to się związać z jakimś albo niedomówieniem, albo nieporozumieniem na zasadzie tak jakby złego dobrze się stało. Karta gwiazdy mówi, że jest potencjał w Twojej osobie i on tak również może Cię widzieć. Karty pokazują, że też on jest w giermku kielichów z wisielcem, czyli warto by było odwrócić mu obraz, czy w ogóle w jakiś tam sposób jakby nie wie, czy powinien, o, może w ten sposób, tutaj i gdzieś tam mam wrażenie, że pojawi się jakiś dyskomfort i poprzez jakby to nieporozumienie jest szansa, że zaproponuje. Czy Twój aktualny stan, dobra, czy to będzie stanowiło problem w tej znajomości? Czy będzie stanowił istotny problem w tej znajomości? Pokażcie karty. Nie, raczej sprawy z przeszłości generują problem w kwestiach realizowania tej też znajomości. Tutaj znowu walka sam ze sobą. Karty pokazują tutaj, że trzeba by było gdzieś tam pokazać inne furtki możliwości i nie generować. Mi się pokazuje, że jego osoba na ten moment jeszcze nie jest chyba gotowa też, bo jest jakaś rana, mi się to pokazuje, bądź jakiś żal, z którym sobie jeszcze nie poradził. Ale zatem, czy Twój aktualny... Nie jest to kwestia problematyczna. No, bo jesteś w fajnej karcie pokazana, że on jakby nie będzie widział w tym kłopotu. No, mam nadzieję, że Ci pomogłam. Ściskam Cię. Mam pytanie od Mieczynki. Dzień dobry Madziu, no witam Cię serdecznie. Proszę o horoskop zawodowy na koniec lipca, sierpień. Dobrze. Pokażcie karty. Horoskop zawodowy na koniec lipca i sierpień. Horoskop zawodowy na koniec lipca i sierpień 2020 roku. Dobra. Horoskop na koniec lipca i tutaj sierpień 2020. Jeżeli chodzi o kwestię końca lipca, to karty pokazują tutaj, że gdzieś tam ta aktywność zawodowa będzie najprawdopodobniej w takiej formie, jakiej jest teraz. Z początkiem lipca masz jakąś propozycję powrotu albo do miejsca, albo do pracy faktycznie fizycznej i też pokazują mi się fajne pieniądze przy Tobie. Wcale bym się nie zdziwiła, gdyby również pojawiła się jakaś intratna propozycja, czy też współpraca, z której będzie warto skorzystać. Będzie to albo w zawodzie, w którym funkcjonowałaś, bądź w miejscu, którym już byłaś, bądź ktoś już kiedyś to zrobił, a nie dopełnił tego finalnie. Zatem sierpień jeszcze mi się spowolniony, lipiec mi się, przepraszam, pokazuje spowolniony, a sierpień już w możliwej aktywności zawodowej. Ściskam Cię. Idę na magiczne wrota. Nie wiem, ile jest pytań na magicznych wrotach, bo nawet się nie logowałam. Tutaj zobaczymy, co tu w trawie piszczy. YouTube.
Cześć, chciałabym się dowiedzieć, jak postrzegają mnie karty w kwestii duchowości i zdolności w tym kierunku. Od kilku już lat myślę nad zakupem własnej talii i nauce, ale przez cały ten czas towarzyszy mi dość duży chaos emocjonalny, z którym nie umiem sobie definitywnie poradzić. Boję się, że to mogłoby zaburzyć moją pracę z kartami. Okej, intuicję masz według daty urodzenia. Warto, żebyś nauczyła się, jak już coś zaczniesz, to skończyć, nie rozpoczynać kilku projektów na raz. I z wibracji całości też jest intuicja, ale zobaczymy. Jak postrzegają się karty w kwestii duchowości i zdolności w tym kierunku? Pokażcie karty. Jak postrzegacie tą osobę w kwestii duchowości i zdolności w tym kierunku? Pokażcie karty. Jak postrzegacie? Karta świata mówi może mówić o tym, żebyś dała sobie gdzieś tam różne furtki możliwości, żebyś nie zamykała się tylko na jedną jakby sferę tutaj. Sprawy uporządkować trzeba z myślami, z tym, jak do tego też podchodzisz, bo karta dziewiątki mieczy w przeszkodzie może mówić o tym, że jakby twój umysł nie do końca jest jeszcze gotowy na ten rozwój. Może być też to spowodowane przez jakąś osobę, albo taka osoba, która generuje jakiś na przykład niespokojny sen, czy też smutne myśli, a też może być czynnikiem, który może ci nie pozwolić wyjść temu też naprzeciw. Karta to, co pomoże, idź ze szczerością samą w sobie, nie używaj tak zwanych półprawd w związku z realizowaniem się w tej ścieżce. I teraz tak powiem, na ten moment nie jesteś jeszcze gotowa, bo karty pokazują tutaj, że jakby twój stan obecny będzie raczej generował drogę na skróty niż rozwój jako taki, tak? Będziesz się uczyła czegoś, jeżeli chodzi o kwestie duchowości i zdolności w tym kierunku, ale nie wiem, czy to będą karty. Bo mi się to przy kartach coś pokazuje, że to jest jakby nie tędy droga i sama możesz uznać, że jednak to nie jest ta kwestia. Może to być, nie wiem, karty, chciałaś tarota, to może być to Lenormand, bądź klasyczne, bądź runy, bądź coś innego. W każdym razie jakby masz intuicję, masz jakby otwórz się na inne opcje, bo to, w którym kierunku jakby na ten moment chciałabyś zmierzać, nie daje pełnej satysfakcji i czujesz, że to nie jest do końca to, nie czujesz mi się tu spełniona. Nie mówię, że masz brak zdolności, tylko kierunek niewłaściwy. Takie mam wrażenie, patrząc w karty. Mam nadzieję, że ci pomogła. Pozdrawiam cię serdecznie. Tu mam pytanko. Film. Czy, i tu jest imię męskie, jest naprawdę stanu wolnego, co ukrywa tak naprawdę? Ja zobaczę, czy on jest wobec ciebie szczery. No. Czy on jest wobec ciebie szczery? Pokażcie karty. Czy on jest wobec ciebie szczery? Czy on jest wobec ciebie szczery? Pokażcie karty. Co on tu wnosi? Co on tu ma w głowie? Co on ma w sercu? Co on chce zrobić i to, co ukrywa? Ja mam wrażenie, że jest to osoba, która idzie dualnie, jeżeli chodzi o kwestie związkowe. Nie jest osoba, która jest uwolniona. I nie mówię, że on ma żonę, a tutaj karty pokazują, że potrzebuje on rozliczenia się z przeszłością. W głowie idzie dualnie. Taka troszkę małpka mi się pokazuje. Na zasadzie nie puszczę jednej gałęzi, póki drugiej nie mam w ręce. Karty pokazuje tutaj, że on jest otwarty na różne opcje, a to, co ukrywa jeszcze kogoś innego, mam wrażenie, darzy uczuciem i jakby, żebyś nie była tak zwanym plastrem na to, co się u niego zadziało. Zatem nie jest to osoba, która może w tym czasie, miejscu dać ci spełnienie emocjonalne, dopóki się nie rozliczy ze sprawami emocjonalnymi w sobie przede wszystkim. Pozdrawiam cię.
I tu kolejne pytanko. Witam cieplutko, poproszę układ 12 domów. Dobrze, już patrzymy, Madziu. Układ 12 domów, pokażcie karty. Układ 12 domów dla Madzi. Madzia, układ 12 domów, pokażcie karty. Układ 12 domów, układ 12 domów, pokażcie karty. 12 domów. Układ 12 domów. I teraz tak, karta księżyca, wykorzystuj swoją intuicję do realizowania swojej drogi, ale również nie podejmuj decyzji przez lęki, które masz w głowie, bądź nie generuj podejrzeń, a które się faktycznie nie realizują, bo karta księżyca, podejrzewam kogoś o coś i później gdzieś tam poprzez te podejrzenia czy obawy nie realizują mi się inne drogi, zaufaj też intuicji. Jeżeli chodzi o kwestie te, nazwijmy to zawodowe, karty pokazują tutaj, że będzie jakiś zwrot o 180 stopni, ale ten zwrot będzie dla Ciebie korzystny. Poznasz osobę do związku. Osoba, która jest pracowita, być może ciągle zajęta. Osoba, która dokonała już czegoś zawodowo i chciałaby gdzieś tam funkcjonować też emocjonalnie i cieszyć się tym, czego już dokonała. Zwróć uwagę na układ hormonalny, bo może Cię oszukiwać, czy też dawać jakieś mylne tutaj sygnały, ale również w jakiś ten sposób możesz czuć taki, nazwijmy to, rozchwiany. Na przykład nagle się śmiejesz, płaczesz, później gdzieś tam złość się pojawia, jakbyś miała wszystko w jednym worku, zatem na to też warto zwrócić uwagę. Mam też pokazane, że jakaś osoba z otoczenia może gdzieś daleko wybyć, bo ona mi się wyprowadza, przeprowadza. Transformacja w historiach pracy, zmiany, ale one będą jak najbardziej pozytywne tutaj. Karty pokazują, żebyś zauważała małe znaki, bo możesz czegoś nie dostrzegać, bądź nie chcieć widzieć, zatem taka jest też podpowiedź. Reasumując, idź według intuicji, nie decyduj poprzez to, czego się boisz. W sprawach zawodowo-finansowych jest transformacja, która będzie również procesem i zmianami pozytywnymi. Karty też pokazują tutaj, że poznasz na swojej drodze ludzi, których możesz uznać za przyjaciół. W historiach domowych może czekać Cię jakiś taki moment, w którym mówisz, że masz czegoś za dużo. Będziesz gdzieś tam musiała przejść również proces zamknięcia pewnych furtek, co na początku możesz uznać za ciężkie, ale finał będzie dla Ciebie bardziej korzystny. Jakaś osoba z otoczenia mi się tutaj wyprowadza gdzieś być może daleko, być może urywa Ci się kontakt. W zdrowiu układ hormonalny mi się pokazuje jako coś, na co warto by było zwrócić uwagę. Poznajesz też osobę do związku. Osoba może być w podobnym wieku, pracowita, pracująca. A tutaj, no i układ dwójki kielichów, który mówi o tym, że możesz uzyskać to, co Ci w duszy gra, możesz uzyskać to, na czym Ci bardzo zależy, idąc według wskazówek. Piękny układ, pozdrawiam Cię. I kolejne pytanko. Kiedy, w jakich okolicznościach, jeżeli widać poznać właściwego mężczyznę do trwałego związku, kim on będzie? Dobrze. Kiedy, w jakich okolicznościach poznasz właściwego mężczyznę do trwałego związku? Pokażcie karty. Pokaż, coś mi się tu odwróciło. Dobra, okej. Pokażcie karty. Kiedy poznasz osobę do trwałego związku? No i znowu jest tu pokazane. Wiesz co, powiem Ci tak, ja mam wrażenie, że poznasz mężczyznę zdalnego albo w podróży, albo przez aspekt zdalny, bo jest szóstka mieczy, która i znowu jest ta sama osoba, która była w układzie 12 domów. Zatem szóstka mieczy, kontakt zdalny, bądź w podróży, być może za granicą, bądź ten mężczyzna będzie skądś zjeżdżał. Ale zobaczę jeszcze, co tutaj się zarysuje. Tak,
pokazuje mi się to do przyszłej jesieni, jako osoba, która będzie z Tobą funkcjonowała, wcale bym się nie zdziwiła, gdyby to był mężczyzna z zagranicy, bądź obco, wyglądający na przykład jak obcokrajowiec, bądź osoba, która gdzieś tam funkcjonowała bardzo długi czas za granicą, ale również mam wrażenie, że będzie to osoba, z którą macie bardzo wiele coś wspólnego. Wcale bym się nie zdziwiła, gdy będą też wspólni znajomi jako czynnik podłoża. Na przykład, nie wiem, znacie tych samych ludzi, a Wy się wcześniej nie spotkaliście. Zatem tak mi się to pokazuje przy Tobie. Teraz tą zimę, która się rysuje, która będzie, bo to będzie na następną jesień, żebyśmy się zrozumiały, ale na tą zimę pokazuje mi się osoba, która może chcieć manipulować Cię związkowo. Zatem zwróć proszę na to uwagę. Ściskam Cię. Okej. I tu mam pytanko od Doroty. Czy z tym mężczyzną coś mnie czeka trwałego? Dobrze. Czy z tym mężczyzną czeka Cię coś trwałego? Pokażcie karty. Czy z tym mężczyzną czeka Cię coś trwałego? 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 Mam wrażenie, że trwałego, nie przelotnego. Owszem, bo jesteś widziana w królowej buław, która jest to... Fajnie się z tą kobietą pokazać, fajnie się z nią bywa tutaj. Może być miło, forma jakby zabawy tutaj, ale mam wrażenie, że on może nie docenić Twojej, nazwijmy to, osoby jako kogoś, kto może dawać związek jako taki, nazwijmy to, trwały. Zatem coś trwałego? Nie. Przelotnego? Owszem. Kolejne pytanko. Anonimowo. Czy powinnam odpuścić na dobre relacje z... Czy będzie dla Ciebie korzystne, abyś odpuściła relacje z jego osobą? Czy to będzie dla Ciebie korzystne odpuszczenie relacje z jego osobą? Pokażcie karty. Czy będzie dla Ciebie korzystne odpuszczenie relacji z... Czy to będzie dla Ciebie korzystne? Co jest za, co jest przeciw? Karta rada. Jeżeli zrobisz to na zasadzie takiej, że nie na skróty, nie z oszukiwaniem siebie, to tak, bo karty pokazują, że jakby uwolnienie się z tej historii może być korzystne, ale karty pokazują, że szansa jakby powrotu, czy też pojednania będzie tutaj, ale karta rada, to będzie korzystne w przypadku, jeśli nie będzie tak zwanego oszukiwania siebie, bo Piątka Mieczy bardzo często mówi o tym, że czujemy, nazwijmy to, taką złudną satysfakcję, czy też w jakiś ten sposób może to być tak zwane uwolnienie, na które nie jesteś gotowa. Jeśli będziesz wewnętrznie gotowa, będziesz czuła, że tak możesz zrobić, to może to być dla Ciebie bardzo korzystne. Bo w przeszkodzie jest dawanie szansy, zatem może to być w korzyści, żeby uwolnić się od tej relacji. Czasem uwolnienie się od tej relacji daje również wynik, który później nas zaskakuje. A zatem tak to wygląda. Pozdrawiam Cię. Kolejne pytanko. Angelika, co będzie lepsze dla mnie? Dać wypowiedzenie umowy pracy, czy poczekać na rozwój sytuacji? Dobrze. Pokażcie kartę. Co będzie dla Ciebie lepsze na dzień dzisiejszy? Dać wypowiedzenie umowy z pracy, czy poczekać na rozwój sytuacji? Pokażcie kartę. Co będzie dla Ciebie korzystniejsze? Jak jest przy wypowiedzeniu umowy o pracę? Jak to się tu realizuje? A jak przy przeczekaniu na rozwój sytuacji? Karta
karty pokazują, że korzystniejszym będzie przeczekanie na rozwój sytuacji, wykazywanie się też cierpliwością i spojrzenie na sprawę troszeczkę z innej perspektywy. Jeżeli chodzi o danie wypowiedzenia umowy o pracę, karty tutaj proszą raczej w kwestiach tego, żeby wystosować jakąś komunikację niż wypowiedzenie na ten moment, bo karty pokazują, że tutaj jakby otoczenie również może jakby mylnie wpływać na Twoją decyzję, bądź to, co widzisz, jakby jest coś założone. Karty pokazują, że rozwój sytuacji będzie korzystniejszy, choć pozornie możesz uznać, że niekoniecznie tak to jest, bo karty pokazują tutaj, że pojawi się albo coś w umowie, albo coś, albo jakaś inna umowa, albo jakaś współpraca przy przeczekaniu, która będzie dla Ciebie korzystniejszą. Zatem według kart raczej przeczekać. Ale oczywiście finalnie decyzję podejmiesz sama, bo czasem jest tak, że karty radzą, a my na przykład nie jesteśmy w stanie już czekać, tak? Bateria mi miga, zatem pewnie się zaraz wyłączy aparat. Kamila, co wydarzy się w miesiącach październik, listopad 2020? Będziesz pracować, czy pójdziesz do szkoły? Dobra. Październik, listopad 2020. Co wydarzy się w tych miesiącach? Pokażcie karty. Pokażcie karty. Co się wydarzy w tych miesiącach? Pokażcie karty. Jeśli chodzi o kwestie października i listopada, pokazuje mi się kwestia pracy niż nauki, póki co. Zatem jeżeli chciałabyś funkcjonować w aspekcie nauki, to trzeba zmienić schemat działań, bo ten nie generuje nauki, a raczej kwestie pracy i to raczej w listopadzie, bo w październiku są pokazane jakieś związane ręce i niemożność jakby realizowania się w każdej ze sfer. W listopadzie pokazujesz mi się jakby w jakimś intratnym miejscu i raczej jest to rozwój zawodowy niż intelektualny. Mhm. Zatem tak. Pozdrawiam Cię. Kolejne pytanko. Marta, jak się rozwinie dalej ta relacja z... Jak się rozwinie dalej ta relacja? Jak się rozwinie dalej ta relacja? Pokażcie karty. Jak się rozwinie dalej ta relacja? Jak się rozwinie ta relacja? Pokażcie karty. Podobasz mu się tutaj, bo to jest pokazane, ale on też mi się pokazuje taki, że będzie zachowywał jakąś dozę dystansu w Waszej też relacji. Jest to osoba, która będzie w jakiś tam sposób funkcjonowała w tej relacji, by potem w jakiś tam sposób się wycofywać. Taki pojawiająco znikający mi się ten człowiek tutaj jakby pokazuje. Karty pokazują tutaj, że jest jakaś blokada, coś, co jedno z Was być może oboje nie umiecie przeskoczyć. Trzeba również oczyścić albo atmosferę, albo sprawę z przeszłości posprzątać. Karty też pokazują, że jedna ze stron uważa, że nie powinna, bądź nie może, bądź jest niewystarczająca do tej relacji tutaj. Jego osoba może nie być konsekwentna, systematyczna tutaj. I jeżeli chodzi o kwestię rozwoju tej relacji, mam wrażenie, że ta relacja nie będzie rozwojowa, bo mi się pokazuje z ogromnymi ograniczeniami, ktoś sobie związał ręce i ta relacja się nie rozwija, jeśli się nie zmieni schematów działań, bo mi się pokazuje tutaj jakby osoba, która w jakiś sposób się wycofuje, bo nie wie, czy da radę. Tak to wygląda. Pozdrawiam Cię serdecznie. I ostatnie pytanie na dzisiaj. YouTube, witam. Wysłałam pytanie w mailu dziś o 10:59. Psalin, mam. Dałaś mi tutaj 6 jakby opcji tu, a jakby w jednym SMS-ie do 4 opcji sprawdzam w układzie na 6 kart. Zatem tego troszkę dużo jest, jak na jedno pytanie, ale poradzę sobie na to inaczej. Gdzie warto starać się o pracę? W których z tych miejsc najlepiej się odnajdziesz? Pokażcie karty. W którym z tych miejsc
najlepiej się odnajdziesz. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6. Ok, pierwsze miejsce. Co jest za, co jest przeciw? Rada. Co jest za, co jest przeciw? Karta rada. Trzecie miejsce. Co jest za, co jest przeciw? Karta rada. W czwartym miejscu. Co jest za, co jest przeciw? Karta rada. W piątym miejscu. Co jest za, co jest przeciw? Karta rada. I szóste. Co jest za, co jest przeciw? Karta rada. Jeżeli chodzi o szóste, to zupełnie nie. Ta historia się nie pokazuje w korzyści. Jeżeli chodzi o kwestię piątej, to jak najbardziej warto tutaj gdzieś tam próbować swoich sił. W czwartej karty pokazują tutaj, że nie teraz, ale w jakiś tam sposób... ja mam jakby odwrót o 180 stopni w tym czwartym miejscu, że nie do końca jest to na miarę jakby Twoich możliwości. Zaznaczyłaś, że nie szukasz pracy. Włączył się aparat, włączam to raz jeszcze. Tutaj karty pokazują tutaj inaczej. Mówisz o tym, że nie szukasz pracy marzeń, a miejsca, które będzie najlepsze, ale karty pokazują, że jakby nie teraz, nie w tym momencie. Zresztą karta, co jest za, przyjdzie coś innego i przeszkodzi Ci lepsza jakby oferta, aby móc skorzystać z tej czwórki, tak? Jeżeli chodzi o kwestię tutaj trzeciej opcji, karty pokazują tutaj, że w jakiś tam sposób może Cię to miejsce gdzieś tam przytłaczać, że ono jakby finansowo jest korzystne, ale jakoś tak emocjonalnie już niekoniecznie tutaj. Jeżeli chodzi o opcję drugą, zupełnie nie, bo karta, co jest za, weź pod uwagę inne opcje. Tutaj karty pokazują, że może być destabilizacja. Jeżeli chodzi o kwestię pierwszej opcji również, czyli pierwsza i szósta się pokazuje jako miejsca, w których możesz znaleźć właśnie też pracę. Zatem pierwsza i szósta to są miejsca, w których masz szansę realizować się zawodowo. Zatem tak to wygląda, moja droga. Kochani moi drodzy, dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za Wasze zaufanie. Nagrałam kolejne horoskopy na sierpień, a nagrałam również pika kart na zasadzie, kim jest Twój bliźniaczy, nie, kim jest Twoja bratnia dusza. A o bliźniaczych płomieniach i bratnich duszach będę starała się również nagrać dla Was filmik taki pogadankowy, z czym to się wiąże, z czym to się je i jak tutaj można rozpoznawać właśnie takie osoby. A i jaka jest subtelna, aczkolwiek jest różnica pomiędzy bliźniaczym płomieniem a kwestią bratniej duszy. Te osoby mają troszeczkę co innego za zadanie w spotkaniu nas ze sobą. Zatem ja Wam bardzo serdecznie dziękuję, ściskam, całuję, pa, pa!